Cześć kochani, przed nami drugie podsumowanie lutego, projekt zero, bardzo dużo kosmetyków tutaj leży przede mną, ale na szczęście wreszcie mam jakieś postępy i wreszcie ta gromadka będzie się powoli zmniejszać i widzę, że przyszły miesiąc też zaowocuje denkami, więc widzę też, że to nabiera rozpędu i nabiera takiej mocy i wreszcie będą efekty moich działań, ale jako, że mam tu tego sporo i część kosmetyków jest w ogóle nieużywana, to zaczynamy. Na sam początek dobra wiadomość, perfumy Van Cleef & Arpels, Oriens, skończone, nic nie zostało, totalnie pusta butelka. Bardzo się cieszę, bo robi się coraz cieplej i będę sobie mogła poużywać coś innego. Na dodatek te perfumy używam od grudnia non-stop, więc miałam już trochę ochotę na zmiany. Cieszę się, że za mną. Zabrałam się już za perfumy Alverde, jak widzicie. Tutaj one były praktycznie nowe, natomiast teraz już udało mi się zużyć po tą naklejkę, bo one tu mają taką naklejkę. Te kwiatki, one nie są nadrukowane na butelce, tylko są naklejone. Więc tutaj po naklejkę, wydaje mi się, że one się powinny w marcu zużyć, bo zazwyczaj te perfumy bardzo szybko mi się kończą. One są mało trwałe, nie jakoś nie siedzą na skórze, mają 50 ml, więc to tak dosyć szybko mi idzie. I następny zapach, werbena. Jego używam tak bardzo sporadycznie, raczej nie sięgam po niego regularnie. Nawet nie jestem w stanie za bardzo określić z użycia, bo parę razy się nim psiknęłam i tyle. Natomiast one poczekają sobie, wejdą jako następne do kolejki. Albo jeszcze odłożę i zużyję w międzyczasie coś innego. Najważniejsze, żeby je zużyć w tym roku, ale jak sami widzicie, mam już tylko dwie butelki. Nie będzie z tym już zupełnie problemu, ponieważ mamy luty skończone. Czyli dopiero dwa miesiące za nami. Następny kosmetyk, baza ze Smashbox. Zupełnie nie wiem, ile jest jej w środku. Nie daje się ona prześwietlić, nic tam nie widać. Nawet jak teraz patrzę pod światło, to zupełnie nic. Ubywa jej, bo ja jej używam, więc tutaj nie ma problemu. Myślę, że może w marcu, może w kwietniu. Zobaczymy, ciężko stwierdzić, ale malutka baza, 5 ml, 7, więc tu nie będzie problemu. I kolejna baza z Hourglass. Jej zostało mniej niż połowę, tak trochę więcej niż 1/3. Używam jej teraz codziennie pod podkład. Myślę, że bez problemu w marcu się skończy. Przynajmniej taki mam plan. Bardzo ją lubię, ale nie na tyle, żeby kupić pełnowymiarowe opakowanie. Fajnie, że mam możliwość poużywania sobie, natomiast dobra pielęgnacja zastępuje mi bazy i wystarczy. Podkład. Podkład C-Shade'o. Niewiele tu widać. Ja go też wstrząsam co jakiś czas. Myślę, że jest go gdzieś w okolicy połowy. Ciężko stwierdzić, bo mi się też tak turla po łazience. Ciężko spływa z tego opakowania. Może jest go więcej niż połowa. Może jest go około połowy. Do zużycia cały rok. Myślę, że dam radę w ciągu pół roku spokojnie. Sięgam po niego bardzo regularnie. Teraz miałam taką krótką przerwę, bo używałam puder w kamieniu, chcę go zużyć, więc taką przerwę sobie zrobiłam. Zresztą siedziałam w domu przez 3 tygodnie zamknięta, nigdzie nie mogłam chodzić, więc też nie chciało mi się podkładu nakładać. I kolejny podkład, zupełnie nieużywany, Power Fabric od Armaniego. Jego jest obecnie tyle, bo zrobiłam taką porządną odlewkę, więc ubyło mi go bardzo dużo. Myślę, że jakieś 5 ml, natomiast jest go jeszcze więcej niż 1/3. Tutaj zobaczycie sobie, ustał się w końcu. I myślę, że też sobie powinnam z nim poradzić, jak już uporam się z tym pudrem w kamieniu, uporam się z tym małym podkładem, to przyjdzie na niego czas. Korektor z NARS. Używam go codziennie, dosyć sporo, ale nic tu nie widać, nie ma się czemu dziwić. On jest totalnie nowy, użyty może ze 3 razy przed wprowadzeniem do projektu zero. Ma 6 ml, a daje się go naprawdę odrobinę, więc myślę, że jeszcze kilka miesięcy, zanim w ogóle jakieś postępy pokażę. Na razie świetnie się nabiera, nie ma
zamiaru pokazywać jakiegokolwiek zużycia, więc czas przede mną zużycie pania. I przechodzę do suchych produktów, albo bardziej suchych. Róż mak. Zobaczcie sami, wreszcie widać porządne wgłębienie. Trochę ponad 2 miesiące zużywania i jest już taka duża dziura. Bardzo mnie to optymistycznie nastraja. Cieszę się, że on się wreszcie skończy w tym roku. Nie, żebym go miała jakoś szczególnie dość, ale jak już się za coś zabieram, to fajnie mnie tak mobilizuje, jak widzę postępy. I tutaj ewidentnie te postępy są, bardzo mnie cieszą. Mam go na sobie, tak samo jak podkład, tak samo jak bazę i korektor. Następny kosmetyk, ten leży po prostu i czeka, aż się na niego namyślę. Rozświetlacz Makeup Forever, jak widzicie, zero zmian, zero jakiegokolwiek postępu, bo kolejny miesiąc leży. Myślę, że poleży jeszcze tak za 2 miesiące. Tak, mam 2 płynne rozświetlacze i trzeci kończę, zostało mi dosłownie na parę dni. Więc jak sobie pokończę te próbki płynne w rozświetlaczu, to dopiero się za niego zabiorę. Na razie daję sobie czas, daję sobie przerwę. Teraz jeszcze moja skóra taka po zimie nie lubi takich ciepłych rozświetlaczy, więc nie śpieszy mi się. I następny kosmetyk, płynny cień z Catrice. I ten cień, tu już pewnie widzicie, pokazuje mi, że go ubyło sporo i od czasu do czasu widać takie prześwity. One nie są trwałe, nie są na stałe, ale jak sobie zakręcę aplikatorem, to widać, że tego cienia tam nie ma jakoś super dużo i te prześwity pojawiają mi się praktycznie przy każdym użyciu i one są trwałe, więc ewidentnie tego cienia jest już w środku coraz mniej. Mam takie mieszane odczucia co do niego. Nie jest zły, nie jest jakiś super dobry. Na pewno nie jest to coś, co będę chciała trzymać w swojej kosmetyczce albo wrócić do tego, więc po prostu zużywam i czekam tylko, aż się skończy. Cień kremowy z Yves Rocher, nieużyty ani razu, leży i czeka po prostu, aż się namyślę i będę jakoś częściej po niego sięgała. Na razie nie mam ochoty, zupełnie mnie nie ciągnie i czeka. Mam jeszcze 10 miesięcy, więc mam nadzieję, że się zmobilizuję w końcu. Prasowany cień z Inglot, który służy mi do każdego makijażu. Bardzo duży postęp. Coraz bardziej się ta strona tutaj zmniejsza. I ona jak się zmniejszy odpowiednio, to się wykruszy, bo znam te cienie, więc przeniosę się na drugą stronę. Mam nadzieję, że to już nastąpi niedługo i że za jakiś czas się z nim rozstanę. Oczywiście jak się skończy ten cień, to ja przejdę do cienia z palety Too Faced, więc będę tam miała jeszcze większe postępy. I teraz następna dobra wieść, czyli kolejne deńko. Totalnie zużyty drugi kosmetyk. Cień do powiek z Guerlain, rozświetlający. To jest ten cień, który używałam wewnątrz na kąciki oczu, a teraz zastąpiłam go tym cieniem z palety Too Faced. Bardzo się cieszę. Cieszę się, że teraz, w tym momencie, kiedy zużyłam kolejny cień, wszystkie moje pojedyncze cienie, te, które posiadam, wyjęte z opakowań, mieszczą się w jednej palecie magnetycznej, więc łatwiej mi po niej sięgać i już nie muszę ich sobie przekładać do dodatkowych opakowań. Następny cień, ten niestety nieużywany, ale jeszcze zobaczymy. Z Sephora. Oczywiście, tak jak i wszystkie inne kosmetyki, będzie podpisany na blogu. Macie tam pełną listę, będę zaznaczać, co się zużyło, więc będziecie mieć wgląd w to. Kredka do brwi z Maka, użyta jeden raz przez cały miesiąc. Nie jest mi z nią po drodze, jakoś ostatnio nie czuję w ogóle ochoty na używanie kredek. Więc to taki malutki postęp. Żel do brwi off-off, używany również codziennie. Jest go już coraz mniej, chociaż tak jak poprzednio nie mogę w ogóle ocenić tutaj stanu. Myślę, że ze 2 miesiące mu dam, może się skończy. Ciężko ocenić. Nie śpieszy mi się z nim jakoś specjalnie, od byle się zużył. I kredka do brwi z Yves Rocher. Zobaczcie sami, bardzo dużo. Strugam ją w tym miesiącu chyba ze 4 razy, co mnie ogromnie zaskoczyło.
I wydaje mi się, że biorąc pod uwagę te cztery strugania i to ile jej zostało, czyli jeszcze na jedno malowanie przed kolejnym struganiem, myślę, że w marcu się skończy. Bo zastrugam ją jeszcze może 2-3 razy i wtedy już się nie będzie dała temperować. Chyba, że się okaże, że ja ją zastrugam i tam już nic nie zostanie. Więc myślę, że to będzie zużycie marca razem z tą bazą z Hourglass. Oby. I kredka z Catrice w ogóle nie używana, leży i czeka. I na koniec produkty do ust, bo już zaczynam tracić głos. To jest drugi filmik z rzędu, który dla Was nagrywam, dlatego już mam trochę chrypki. Niestety, Rainbow Spill, moje wielkie oczekiwanie na luty, że się zużyje, ale użyłam jej zaledwie kilka razy i zostałam uziemiona w domu z wiadomo czym na 3 tygodnie. Więc nie malowałam się nią, nie używałam, o ile robiłam sobie taki delikatny makijaż wtedy, kiedy miałam siłę i ochotę się malować, tak po taką intensywną szminkę nie sięgałam wcale, bardzo mały ubytek. Mam nadzieję, że w marcu już będę więcej wychodzić, będę częściej po nią sięgać i się w końcu zużyję. Dwie pozostałe szminki, Meet i DKD, w ogóle nie używane, nawet nie otwieram, nie oznaczam. Nie, nawet ich nie otwarłam przez cały miesiąc. Leżą sobie i czekają na zużycia. O, wreszcie, koniec. Z 22 kosmetyków na ten rok zostało mi 20, czyli tak, myślę, że dobrze to idzie. Zostało 10 miesięcy, czyli po 2 kosmetyki na miesiąc, jak będę zużywać, to będzie to bardzo dobry postęp. Mam nadzieję, że uda mi się wszystko zużyć. Największe wątpliwości mam co do rozświetlacza i kredek. Kredki tej z Maka i z Yves Rocher, bo one idą mi najbardziej opornie, właściwie nie idą mi wcale. I to są trzy kosmetyki, które takie wzbudzają we mnie obawy, ale nie chcę się zniechęcać, daję im szansę, zobaczę jak będzie. Mam nadzieję, że najbliższy czas pozwoli bardziej myśleć o tym, co tu mam, niż o tym, co się dzieje na świecie. Oczywiście życzę Wam cały czas spokoju, podzielcie się swoimi zużyciami, swoimi sposobami na relaks. O, podzielcie się tym, bo to jest bardzo potrzebne teraz. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia w następnym filmie. Pa!